Newsy, dobre newsy. Pierwszy, drugi. Kacper nie ma czapki. Kacper nie ma czapki. Czy ktoś już widział naszą rolę? My mieliśmy drugoplanową czy pierwszoplanową w zasadzie? W zasadzie niby drugą, ale taką półtora planową. Drugoplanową. Drugą, tak? No, w każdym razie Oscar za drugoplanową rolę na pewno do nas powędruje. Czekamy już na nominację. Jeśli ktoś widział reklamę Maćka Wieczorka z aktorem Zbrojewiczem, tym od Gruchy, to już nas widzieliście, więc wiecie, że potrafimy też nie tylko siedzieć i głupio opowiadać. Właściwie na tym polega nasza rola. Nie graliśmy siebie. Chcesz ty trochę? Ty trochę tak. Złośliwości, no i kto pierwszy, ten lepszy. Dobra. Happy News. Kolejny odcinek, kolejna odsłona, kolejna niedziela spędzona wieczorem razem z wami. Wiecie, że kiedy rozkminialiśmy, czy program powinien być w niedzielę, czy w poniedziałek, nie wiadomo, czy za pół roku będzie w środę, bo w ogóle 5 marca, czyli całkiem niedawno, miesiąc temu, stuknęło nam 6 miesięcy, pół roku, 6. miesięcznica. Gdybyśmy byli z partii rządzącej, to byłaby już 6. miesięcznica, albo 7. pomału. Dlaczego z partii rządzącej? No bo oni mają miesięcznicę. Ja też mam. No. Jak dba się o żonę, aha, to celebruje się z nią każdy miesiąc. Dlatego ja już mam ponad 100 miesięcznic za sobą. Przebiłeś Kaczyńskiego? I celebruję je co miesiąc. Ale też macie tak na tych miesięcznicach, że mówicie, już wkrótce poznamy prawdę. Okej, dobra. Nie idziemy w tym kierunku. Idziemy zupełnie innym. I teraz właśnie, ja tylko chciałem na początek. Chcę twojego newsa usłyszeć. Zamiast poniedziałku niedziela, i tak sobie myśleliśmy, i to był mój argument dla Kacła, bo to ja byłem za niedzielą, to był argument, że niedziela to jest taki dzień jak sierpień. Kiedy wiesz, że są jeszcze wakacje, ale już wiesz, że za chwilę będzie drog, druga połowa sierpnia w zasadzie, nie? I już wiesz, że za chwilę będzie jesień, a potem śnieg. I niedziela jest taka. I pomyśleliśmy sobie, że oto my wjeżdżamy na końcówkę niedzieli o 20:00 z dobrymi newsami, żeby doładować was. Co? Zastanawiam się, czy to byłoby eleganckie, gdybym zrobił tak. Nie. Nie eleganckie. Też tak myślę. Chciałem się upewnić. No. Okej. Okay. Cztery dobre newsy, cztery dobre wiadomości, które mają jedno zadanie. Pokazać wam, że świat jest piękny, że świat jest pełen dobra, tylko trzeba go wyciągać na światło dzienne. Pełen miłości, zadbanych, bezdomnych niedźwiedzi, jak rok temu. Miesiąc temu. Tydzień temu. Spokojnie. I ja wykopałem newsa starego. Właśnie, jak się powinien nazywać stary news? Nie, bo to w komentarzach na TikToku. W komentarzach na TikToku tam jest zawsze talk news przed lat. No sorry, w 2017 roku nie było happy newsa, nie mogliśmy wam o tym powiedzieć, więc dzisiaj o tym mówię, dlatego że news jest wart opowiedzenia i wart jest tego, żeby go wyciągnąć z czeluści internetu, a mianowicie chodzi o amerykański stan Pensylwania, w którym... Pamiętasz ulicę Sezamkową? Albo słyszałeś taki program dla dzieci kiedyś lata temu? Ulica Sezamkowa? Tak, ale ja też sobie myślę bardziej o Pensylwanii. Przecież ty nie jesteś ulica Sezamkowa, nie... przecież ty chodziłeś kiedyś w stroju ptaka, jak przepraszałeś Karolinie. Tak, to jest inna historia. Natomiast ja sam myślę o tej Pensylwanii. Czy to się wzięło od tego, że Sylwia miała pena i było Pensylwia ma z Pensylwania? Dobrze, czy na penie ona... Dobra, może nie. Sylwia siadała na penie. Wydaje mi się, że starcy, pen Kasper, Sylwia na. Kasper, nie o tym jest w ogóle. Masz pena i Sylwia siada na pena. Kasper, nie o tym jest w ogóle news. News jest o autyzmie. A myślałem, że już na tym się ukulamy. Już? Nie. News jest o autyzmie. Pen Sylwia na. Pensylwania. News jest o autyzmie. News jest bardzo poważny z jednej strony, że dotyka bardzo, bardzo takiej sfery, no jednak choroby. Autyzm wykrywany jest w Stanach Zjednoczonych u co 88 dziecka. 1 na 88 dzieci ma autyzm, jakąś jego formę. I właśnie w stanie Pensylwania powstało pierwsze na świecie, pierwszy park rozrywki stworzony dla dzieci z autyzmem. Oraz w ogóle ze spektrum zaburzeń nerwowych, czuciowych, ogarnianiem świata. Wyobraźcie sobie, że w centrach handlowych, nie wiem czy się spotkałeś, w Bielsku-Białej jest centrum handlowe, gdzie jest chyba w środę od 16 do 18 cisza. Nie lecą komunikaty reklamowe, nie leci muzyka, znaczy jest ciszona bardzo.
To są godziny dla osób z autyzmem. Osoby z autyzmem mają bardzo duży problem z akceptacją dźwięków otoczenia. Denerwują się, wszystko je rozprasza w takich sytuacjach. Potrzebują ciszy i skupienia. I powstało właśnie pierwsze centrum rozrywkowe. Normalnie w centrum rozrywkowym jest bardzo gwarno, wesoło. Wszyscy krzyczą, bawią się. A tam jest zupełnie inaczej. Centrum zatrudnia specjalistów, którzy znają się na leczeniu autyzmu, na obcowaniu z autyzmem, może nie leczeniu, ale obcowaniu z autyzmem. I okazuje się, że pracują tam tylko ludzie, którzy mają specjalne kwalifikacje. I samo centrum dzięki temu dostało certyfikację, że może przyjmować dzieci z autyzmem. I przeraża twoja mina, mnie przeraża twój głupkowaty uśmiech. A nie, ja czy słucham. Mógłbyś się skupić na tej sferze takiej naprawdę... happy newsowej, ale a nie wymyślam, masz historię w głowie. Ja słucham. Jezus, ja słucham. Ja cię znam. Nie, po prostu nie dasz mnie bez włosów i się nie masz przyzwyczaić. Tak, okay. O to chodzi. A, bo był program, że łysi są bardziej seksy i chciałeś być taki sam, okej. Okay. Oh yeah, that's right. Chcemy, żeby zapewnić naszym gościom wyjątkowe i zabawne przeżycia. Matka jednego z dzieci mówi o łzach radości. Jako matka 6-letniego dziecka ze spektrum autystycznym nie potrafię wyrazić, jak wiele to dla nas znaczy. Zazwyczaj obawiamy się zabrać nasze dzieci gdziekolwiek i często musimy z wyprzedzeniem planować każde wyjście. Napisała na Twitterze. Moja córka nie jest autystyczna, ale ma problemy czuciowe. Myśl o pójściu do parku, w którym spotkamy wyszkolonego instruktora, doprowadza mnie do łez radości. To takie życzliwe, podobnie jak posiadanie w repertuarze autystycznej postaci. Brawo, napisał inna użytkownik. Niesamowita historia. Fajnie, że są takie miejsca. Fajnie, że są ludzie, którzy wymyślają, żeby stworzyć takie miejsca. Brawa tak. Dla takich ludzi przede wszystkim, nie? Bo jednak trzeba mieć fantazję, ale też pieniądze, zaplecze. Być może kogoś w rodzinie chorego, może dziecko. Czasami takie rzeczy prowokują. Przeważnie tak jest. Takie rzeczy prowokują do tego, żeby coś takiego stworzyć. Ale trzeba to zrobić, nie? Można siedzieć i narzekać, że nic dla tych dzieci nie ma. Nic nie ma dla dzieci z autyzmem. A można po prostu coś zrobić i w stanie Pensylwania wzięto sprawę w swoje ręce i już szósty rok funkcjonuje ten park rozrywki. Chciałbyś jakoś włączyć, coś powiedzieć, że to zajebiście, że fajnie? Nie. Mogę zapytać, gdzie ty jesteś myślami aktualnie? W Pensylwanii. Okej. Nie widzę. Co? Nic. No. Przypomniałeś sobie, jak przepraszałeś Karolinę w stoju żółtego nie. Ptaka? Nie. Uważam, że bardzo fajnie. Mało jest osób, które ma taką fantazję, żeby robić takie rzeczy niszowe. No bo to jednak, nawet jeżeli mówimy o co 88 dziecku, bo słuchałem cię uważnie, to jest temat niszowy i nie wygląda to na super dochodowy temat, a może jest, kto wie. Natomiast bardzo fajnie, że to robią i super. Gdybym miał żartować, ale nie musisz. To myślę, ale... że super, gdyby dla wielu osób z TikToka też były takie specjalne parki. Rozrywki. Okej. Naprawdę, takie, że wchodzisz... Nie wymagasz od nich za dużo. Park dla fanów z TikToka. Tak. Dla tych naszych komentarzy. Na końcu będzie, pamiętajcie, czekajcie na koniec. Nie wymagasz od nich za dużo. Ja nazywam to Beka z komentarzy, ale program ma bardzo ładną nazwę, którą wymyślił Kacper. Mędrcy z TikToka. To jest jego nazwa. Dobrze, nie, więc to jest taki news, którego ja nawet nie chcę się śmieszkować poza tym TikTokiem. Fajnie. Tak jak już mówiłem, ja też byłem w klasie integracyjnej, gdzie były dzisiaj niepełnosprawne i no i temat nie jest mi obcy, kiedy się obcuję z ludźmi, którzy mają swoje jakieś tam niedoskonałości, nazwijmy to, nie? Nie, inne dary. Nie, no każdy nas jest niedoskonały. Ja nie uważam, że to jest jakoś coś... Nie, no jasne. Że to jest negatywnie... Że to ma negatywny wydźwięk. Dobrze. Okay. Kliknij sobie mojego newsa. O Volvo? Takie są 1A, 1.1, 1B. Jest tego troszkę. Boże. Faktycznie. 1A, 1B. Dobrze. Otóż... Faktycznie, dobrze, że są takie parki rozrywki dla... Nie, nic. Mów, no. Dobrze. Otóż... No. Już kliknąłeś pewnie, tak? Widzisz? Nie widzę jeszcze. To nie patrz. Ile może kosztować najdroższa indywidualna tablica rejestracyjna? W Polsce 1000, aktualnie ma 500, czy 1200. Tak. Ale w Polsce jest do jedna cena. Tak. Niezależnie. W niektórych krajach jest tak, że tablicę możesz sprzedać też. Przeważnie z autem, tak? Natomiast... Przeważnie z autem. Tak, serio, okay. Przeważnie z autem. Gdzie nie jest tak, że możesz
sobie tablicę przestawiać na kolejne auto, na przykład w Stanach. Tak powinno być. Do czego dojdziemy, to jest super. No więc ile kosztuje, ja podpowiem, że chodzi o Dubaj, ile kosztuje w Dubaju najdroższa tablica rejestracyjna? Nie mam nagłówka wiadomości, no, ale na górze w pasku tym napisane jest tak. Volvo V70 za 20 milionów. To nie wiem, czy to dotyczy tej rejestracji? Nie. Bo raczej niemożliwe, żeby za 20 milionów była rejestracja. No raczej nie. Najdroższa rejestracja. Najdroższa. No, rozumiem, że są kraje, gdzie to jest uzależnione od czego? Od samochodu? Nie, no po prostu jest szejk, który chce mieć fajną rejestrację. No dobra, ale... I on kupuje od kogoś wynika ta... okej. No dobra, czyli nie urzędowo tablica, tylko od kogoś. No dobra, to jakby, jak to jest Dubaj, to dobra. 5 milionów dolarów. Przed chwilą powiedziałeś, że tablica nie może kosztować 20 milionów złotych. Po czym powiedziałeś, że 5 milionów dolarów, co stanowi trochę więcej niż 20 milionów złotych. Ale wiesz, dlaczego tak powiedziałem? Dlatego, że myślałem, że urzędowo, a nie, że ktoś od kogoś. I jeszcze w Dubaju. Dobrze, nie. No nie kosztuje 5 milionów dolarów. No, trzeba być poromanym, żeby dać tak mało za tablicę. Otóż tablica poszła za 40 milionów złotych. Ale razem z autem czy bez? Chociaż nie wiem, czy ma znaczenie, jakiekolwiek znaczenie sama... autem czy bez. To nie ma znaczenia. To już jest, bo co, no fajne auto to jest 1-2% tego, nie, 1% to 4 miliony, 400 tysięcy. A, czy to jest 1A? I tablica proszę ciebie, jak ona może wyglądać? Na przykład za 20 milionów złotych poszła tablica z numerem 2. Ja bym się czuł mega słabo, gdybym zapłacił 20 milionów złotych i miał dwa, no dobra, a nie jeden. Pierwsze 100 numerów w Dubaju to mają właśnie rodzina królewska, nie? Od 00 do 99. Tak, tutaj akcja była taka, że tutaj... Czyli kupił ktoś od rodziny królewskiej numer, tak? Rejestracyjny. Nie mam informacji na ten temat. Ale jest dwójka? Nie, dwójka, no to, tak. No to rodzina królewska, no. Czyli to widzisz, dodaje, jakby no. Byłeś w Dubaju, nie wiesz takich rzeczy, no że jakby ten krótki numer... Chyba tam się nie zmieniło, byłem w Dubaju już kilka lat temu. Ten krótki numer właśnie oznaczał od 0 do 99, zdaje się, miała rodzina królewska na tablicach rejestracyjnych. Ale mogę ci to wygooglać i sprawdzić. Dobrze, ale rejestracja AA8, tak się nazywa, zeszła za te 40 milionów. No, to już w ogóle... Brzmi głupio trochę, nie? AA8 za aż taką kwotę, skoro za połowę z tego poszła dwa? No. Wydaje się nieracjonalne. Ale to jest happy news. No. Tu cię mam. Otóż cała ta kwota poszła na cele charytatywne. To jest piękne. Tak, także szejk powiedział, ile tam? Podbij tam na 40 milionów. Żeby nikt nie kupił. No. Żeby nikt nie kupił. No i, no i bardzo fajnie. Dzięki temu wspierają fundację, która chce ufundować miliard posiłków dla dzieci, które tego potrzebują. Giciarsko. Proszę? Giciarsko. Tak, giciarsko. Akcja się nazywa 1 Billion Meals. Dla TikToka bilion oznacza w Stanach miliard. Żeby nie było niedomówień. Nawet ma na całym świecie, zdaje się. Pewnie tak, ale ja chciałem to podkreślić. Tak, chciałem, żeby to by brzmiało. Tak, i oni chcą po prostu 50 państw wesprzeć, które mają problemy z super żywieniem. No i to w takiej sytuacji, rozumiem, można dać nawet 40 baniek za rejestrację. Jeśli to idzie na cele charytatywne, to super. Super, nie? To jest w ogóle bajka. Ale kliknij sobie w Volvo, bo tutaj już nie ma charytatywy. Chciałem ci go coś powiedzieć, nie? Że na przyszłość, jak piszesz jeden, no, to jest jakby pierwsze, a jeden, a to jest drugie, nie? Tak, to też jest. Nie. Jest. Okay. Czy masz bez sensu? Bo tak właśnie jest. Dobrze. Dawaj, no. Jest stare Volvo V70. A to już jest jeden. Które jest wystawione za 20 milionów dolarów, przynajmniej było. Tak. Dlaczego? Bo mogło. Tak. Otóż te Volvo kiedyś sobie wiele lat temu zarejestrował gość i dał rejestrację New York. A, no widzę właśnie. A nie wiem, czy wiesz, jaką to ma wartość. Otóż turyści na Jorku kupują magnesy, rejestrację właśnie taką, klasyczną dla taksówek nowojorskich wygląd, tak, jeżeli chodzi o design tej rejestracji. I tam właśnie jest przeważnie New York napisane. Jako taki symbol. No. No, zobaczymy, czy zajdzie za te 20 milionów, bo auto jest wystawione na odpierdziel. Tak po prostu, żeby było. Ale sama rejestracja jest tutaj wartością i jak ktoś kupi to auto, może tą rejestrację sobie
sobie po prostu przestawić na inne auto, a ta rejestracja została wstawiona w którym roku? 86. Nie. 7. 78. 65. W rodzinie była, przychodziła auto na auto, no i teraz w tym momencie można kupić. Nam, tablice pochodzą najprawdopodobniej z 1978 roku. To jest no, a ja mam tutaj, że tablica rejestracyjna Nowy Jork od kilkudziesięciu lat zdobyła kolejne auta w rodzinie, między innymi Bakika Riverę w 1965 roku. A może z 1965? Z 1000. Może. A, może. Samochód był starszy. I zmienili rejestrację. Być no, może. Być może. Rejestracja jest 70. W każdym razie rejestracja jest bardzo stara i można no, za 20 milionów kupić ją. Mega. Znaczy fajnie, znaczy tam pewnie... Tam przepraszam, ale tu mówimy o 200 milionach dolarów. Nie ma za co przepraszać. Tak. To nie jest czyli tak, 90 że... milionów złotych. Czyż ty nie myślał, że tutaj jak ty powiedziałeś 20 milionów złotych, to nagle ktoś przestał nas oglądać i mówi, to ja kupuję i zaczął listować. Spokojnie. Myślisz? Nie zmieniło to informacji siły przekazu, że 20 milionów złotych albo 20 milionów dolarów. W każdym razie... zmieniło? Tematy tablic, tutaj są jeszcze inne linki, ale nawet nie ma sensu ich omawiać teraz, bo ja dałem tak, gdybyś miał ochotę. To jest ciekawy temat. Ty masz też rejestrację indywidualną, nawet nie jedną, w samochodach i służbowych, i prywatnych. Ja również się na taką skusiłem. Niektórzy mówią, że to jest takie przypałowe, wiesz, że to jest takie infantylne. Ja uważam, że jak rejestracja jest fajna, czyli nie jest D0 buzi, tylko jest, znaczy to też jest fajne. Albo P0 babci. Właśnie to już jest fajne. Ja uważam, że... Albo P0 z si naszego kolegi. Jaką ty masz wiedzę na temat rejestracji? To akurat znajomy, który był kiedyś, znaczy to było samochód z koczka słodno-lądowego. Aha, którego? Nie znasz. Nie znam, okej. Okay. Dobra, w każdym razie fajne to jest, jeżeli ktoś stoi na światłach i się uśmiechnie. Tak. I uważam, że to jest spoko. Jasne, jak ma się rejestrację, po prostu nazwa firmy czy coś tam, jakiś tam Zenek, P1 Zenek. Co? Nie, to jest spoko. Spoko, nie, dalej jest spoko, tylko że to nie ma... Nie jesteśmy na TikToku. Poczekaj. Nie hejtujmy. To jest spoko. No. Na czym jesteśmy? Na TikToku? Nie jesteśmy na TikToku. Nie jesteśmy. To jest spoko, przecież to się Zenkowi ma podobać, tak? Tylko, że stacja, która da jakiś przekaz, coś śmiesznego, jest po babci, jest sany, jest coś innego takiego, to jest takie, że się człowiek uśmiechnie bardziej i uważam, że... Chrum to, jakiś. Taki. Chrum. Że ta rejestracja daje jakiś taki pozytywną wibrację, a tego nigdy za mało. Tak. Tak. Ja mam po swoją rejestrację napisane jeszcze na różowo, po słonecznej stronie życia. Jakbyście widzieli taki podpis, to... I auto jest tam, mega słoneczne, tak. To auto też jest takie słoneczne. Dobrze. Dobra, ale spoko. Ja cię osobiście uważam, że rejestracje indywidualne są spoko. Problem w Polsce polega na tym, że niestety przepadają razem ze sprzedażą samochodu. Mm-hmm. To się ma zmienić, ale się od lat nie zmienia. To kiedyś... przepadają nie do końca, bo tam, jeżeli masz w tym samym województwie, no to ktoś sobie może ją przejąć. No, ktoś może ją przejąć, ale jeśli masz... do dzisiaj jeździ jakaś tam rejestracja nasza stara, dawna. Tak okay, samo. Ale jak masz taką typową dla ciebie, jak ja na przykład moje Sany po słonecznej stronie życia, no to jest takie moje, nie? Tak. I możesz coś ją przejąć, ale czy mi to będzie sprzedać frajdę, że to jeździ ktoś tym autem? No. Ja jedną rejestrację oddałem, tak? I sprawiałem tą przyjemność, że dalej jeździ. To jest S0, czyli Soul jakby po angielsku, Soul Vegan, Soul Vegan. Mhm. I to jest spoko, nie? Że tak. Jednak jest jakaś tam, tutaj z kolei jest jakaś ideologia. Dobra, lecimy na następnego newsa. Czy ty jeszcze coś nie chciałem. Dobra. Słucham twojego. Tylko ja trochę wolno myślę czasem. Znacie zespół Coldplay? Znacie. Słyszeliście. Jest taki news i on miał być jako dodatkowy, taka wrzutka na koniec programu właśnie dzisiejszego albo następnego. Bo nagranie z płaczącym chłopcem, które było 6 lat temu na koncercie zespołu Coldplay, właśnie a propos autyzmu, nie wiem, moje te newsy zawsze się tego łączą. Rodzice wzięli 6-letniego chłopaka z autyzmem na koncert zespołu Coldplay. Od razu powiem, mówiliśmy o autyzmie, że potrzebuje spokoju. Akurat ten dzieciak wyciszał się przy muzyce. Jakby zupełnie, zupełnie inaczej. I cała jego terapia opiera się o muzykę. I słuchajcie, dobrze, że ja tego teraz filmu nie widzę. Wy go widzicie. Bo jak, już mam gęsią skórkę. Jak ja czytałem tego newsa i oglądałem ten film, to po prostu miałem łzy w oczach, a nie chciałbym ich teraz mieć na nagraniu Happy Newsa. I powiem wam taką rzecz. Ja, Konrad, dam ci linka do tego nagrania. Ten chłopczyk tak przeżywa tę muzykę i tak płacze na tym koncercie 6 lat temu, że po prostu wyciska łez. Film ma w 3 dni
ponad 2,6 miliona wyświetleń. W kolejne lata ma ponad 5,6 miliona wyświetleń. Zespół Coldplay komentuje wtedy ten film, puszczają go na swojego Facebooka, na media społecznościowe i wszystko jakby jest super. I to miał być taki krótki news na zasadzie, jak muzyka działa, jak rodzice postanowili uwiecznić taką pamiątkę, jak sprawili temu dziecku radość, jak po prostu, jak coś niesamowitego się wydarzyło. Natomiast zespół Coldplay koncertował w tym samym mieście. Jesteś? Cały czas. Koncertował w tym samym mieście 6 lat później i postanowili się odezwać do tego chłopaka, do rodziców tego chłopaka. Czy nie chciałby, bo ojciec przesłał nagranie jakiegoś tam utworu tego dzieciaka, że tworzy muzykę własną i zespół Coldplay mówi, słuchaj, mamy koncert w waszym mieście znowu, może wystąpilibyśmy z nim razem przed dziesiątkami tysięcy osób i wystąpilibyśmy i zrobili razem ten utwór na scenie. I ojciec mówi, no wiesz, pogadamy z dzieciakiem, zobaczymy, no już dzieciakiem, no 6 lat później to już młodzieniec. No. No i teraz właśnie widzicie, jak wygląda nagranie z tego koncertu zeszłego roku. Niesamowita historia, niesamowity utwór. Historia jest niesamowita. Czyli żeby wiedzieć, czy mówię, musiałbyś zobaczyć pierwszy ten filmik. Mm. Oglądał w niedzielę 20 Happy News, a premierę to zobaczysz. Historia jest niesamowita. Taka naprawdę potrafi wycisnąć łezkę, oczywiście z czułego serca. I to, co się działo, co się stało później, Coldplay, brawo. Fajnie, jakby o tym chciałem chwilę pogadać. Jest zespół. Nie? Koncertuje, bawią się, zarabiają kupę kasy. 6 lat później jadą w to samo miejsce i ktoś z nich, zakładam, że tak było, w którymś momencie mówi, ty, to nie jest czasami ta miejscowość, pamiętasz, to był taki chłopczyk, co, pamiętasz, oni takich nagrań, wiecie, z milionami się mam pełno, nie? Tak. To nie jest tak, że to był jakiś epizod dla Coldplay mega istotny. Ty, pamiętam, może byśmy się odezwali, może byśmy coś zrobili razem, może wiesz, jak od pewnie głupiego tekstu, takiego, a sprawdźmy, a pamiętacie, doszło do sytuacji, że ten chłopak 6 lat później, który płacze na koncercie Coldplay, jest z nimi na scenie i gra razem z nimi kawałek, który sam stworzył. To jest w ogóle, to jest happy news. Super. Po prostu. No i taką właśnie niesamowitą historię przygotowałem dla was na dzisiaj. Super. Super. Nie, ja nie, nawet ja chcę to zobaczyć. Ja już chcę, że się część dowiesz do... A ja się cieszę, że tego nie widziałem, bo obawiam się, że musiałbym, że znowu miałbym kluchę w gardle. Bo jak wiesz, płaczę nawet na dobrych reklamach. Coś na chyba bardziej porąbanego. Witamy w Happy News, który prowadzi Kasper i Damian, czyli romantyczne, miłosne często versus zwariowane albo... To jest to o barmanie? Tak. Okej. Okay. Mam czytać, czy mogę? Nie, ci opowiadam. Okej. Okay. Otóż w Australii był sobie barman. Dan. Ale Dan miał fantazję. Znaczy miał fantazję. Rozkminił pewne błędy w systemie, które my też czasem trafimy rozkminiać. Otóż Dan se pracował w nocy z imprezy. Pewnie bardziej zachrapianej. Stwierdził, że potrzebuje 200 dolców. No i wkłada kartę do bankomatu. W nocy, tam między pierwszą a trzecią gdzieś wsadza. No i brak środków. No i mówię, dobra, ale na linii kredytowej tam mam 200 dolarów, taki limicik malutki, to sobie przeleję to. No i przelał. Przelał te 200 dolarów i wypłacił. Ale potem jeszcze tam impreza dalej trwała, wracał obok tego bankomatu i stwierdził, a może spróbuję jeszcze raz wypłacić? Może coś? I udało mu się. Mówię, ale jak to tak? Miałem 200 dolarów tylko i płaciłem 400. O co chodzi? I tak robił co noc. I nagle zorientował się, że bankomaty działały tak wtedy w tej Australii, że w nocy właśnie one się jakoś aktualizowały i to jakiś był błąd systemu. Oczywiście znowu, TikTok nie uwierzy, że to jest prawda. Słuchajcie sobie tego. Źródło, zaufaj mi stary. Natomiast ja tego doświadczyłem, że mi bank z nieistniejącego konta po roku od zamknięcia wysłał 10 tysięcy. Do tej pory bank umywa ręce. Ty masz tego newsa z komentarzy z TikToka? Z źródło zaufaj mi stary? Ale nie, ale pytam serio. Co? Bo ten news opowiedział gość pod tym newsem starym o tym gościu, który jadł pół roku za darmo na lotniskach. Nie. To w komentarzach nie widziałem tego. Ta historia. No więc gość... Ja tego nie sprawdzałem, bo sobie myślę, z TikToka coś wartościowego. No właśnie. A potem przychodzisz ty. No i słuchaj, efekt był taki, że on tak wypłacał i... W taki bardzo uczciwy sposób stał się milionerem. Aha, to już tak. Tak grubo poleciał. Ja nie czytałem dalej. Zaczął wydawać kupę hajsu.
I tak sobie robił pół roku, nie? Wiesz, tu 2000 dolarów, zamienił w 4 i tak dalej, nie? Po prostu no, zaczęło się dziać. Mnożył pieniądze, jest wykładnicze, nie? No i tak sobie mnożył te pieniądze, wiadomo, że jak masz 4, to potem masz 8 i dalej. No bardzo szybko te pieniądze zaczęły wychodzić mu i nikt się do niego zgłaszał w tej sprawie. Ale on stwierdził w pewnym momencie, że trochę za dużo pieniędzy wydaje, że troszkę to jest dziwne. I sam się zgłosił do banku. Bank powiedział, że okej, no to zgłaszamy na policję. I tutaj jest... Tutaj jest w ogóle są zdjęcia Dana i to... Właśnie widziałem zdjęcie, gdzie on wydawał. On miał miliony w gotówce. No i musiał to wszystko zwrócić. Sprawa w sądzie. No i co się okazało? Że za takie miliony? Co? Taka kara, jak myślisz? Nie wiem, opowiedz nam. A jaka jest kara za takie coś? Świetne pytanie. Rok więzienia i prace społeczne przez 18 miesięcy. Czyli jest podobno do tego mojego pracownika sprzed dwóch tygodni, tak, który sam poszedł się przyznać. Okej. Okay. Rok więzienia i? Proszę? Rok więzienia i co? I 18 miesięcy prac społecznych. Grubo. Ale co, użył to tego? To już wszystko minęło. To, co pożył, to jego. A teraz wrócił do pracy jako barman i zarabia 22 dolary na godzinę. Co w Polsce byłoby... Całkiem dobrą stawką. Czyli wrócił do korzeni. Wrócił do korzeni, no. Także bardziej pokazuje... Ale fajnie, że... Znaczy, no i to by można rozkminiać, nie? Fajnie, że się przyznał, nie fajnie. Gdzieś tam jednak na różnych etapach mamy posunięte swoje sumienie i każdy ma jakieś tutaj własne pytanie, czy tylko czy mówilibyśmy się rok krócej, czy rok dłużej. Nie, no, oczywiście poszlibyśmy wcześniej. Natomiast faktycznie jest tak, czwarty że... faktycznie jest tak, że to znowu jest błąd systemu, nie? Tak. I pytanie, czy dałoby się to rozegrać w taki sposób, że on powiedział, słuchajcie, a co gdybym wam udowodnił, no, że jestem w stanie okradać was na jakąś kwotę i zupełnie by się do tego przygotował. Mógł legalnie robić kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Oczywiście no nie? Mógł. Nie? Wiesz, o co chodzi? Tak. Zaraz będę się odwołał do naszego epizodu lotniskowego z dawien dawno już, że przecież gdybyśmy poszli i powiedzieli, słuchajcie, a co gdybyśmy wam udowodnili, że da się wejść na lotnisko do strefy kontrolowanej bez biletu i każdy powiedział, na pewno, i byśmy to pokazali, to gdybyśmy się odpowiednio przygotowali i wykorzystali tego case jako, wiesz, jako... Ja uważam, że wtedy byśmy byli bardzo dobrze przygotowani. Tak, ale mieliśmy inne cele. No. I chcielibyśmy komuś coś pokazać, to dobrze, to że nie mieliśmy innych celi. Już. To wtedy jakby, wiesz, zakładam, że mógł to ukuć na swój sukces, tylko gdzieś tam nie do końca tak, zagrało. Tak, poszedł na spontana. Poszedł na spontana, mówi, dobra, poużywałem, było spoko, ale już ten. Dobra, to ja mam takiego bonusika, bo widzę, że dzisiaj króciutko. Bonusik jest, tego nie widzisz, bo ja chciałem od razu powiedzieć taką rzecz, że ja nie mam nic do policji. Chciałem, żeby to by brzmiało. Ponieważ kilku moich znajomych, przyjaciół pracują w tych jednostkach albo pracowali, to chciałem powiedzieć, że nie mam nic do policji i na swoją, i jakby na potwierdzenie tych słów chciałem powiedzieć o tym, jak wspaniale zachowała się policja całkiem niedawno, w tej zimy, gdzie ja okazało się, nagranie jest z TikToka, Konrad zaraz puści, Kacper się napije, podjeżdża policja do zaśnieżonego samochodu w zimie. Mandat. Zaśnieżony samochód w tym roku to już 3000 zł. Mandat za nieodśnieżony samochód. Mhm. Oczywiście dyskutowaliśmy, to znaczy zaśnieżony, ile tego śniegu musi być. Generalnie tak jest, tak? Zaśnieżony. Kiedyś było tylko lusterka, światła. Ale szyby? Tak, o to co wam mówię. Szansa, że macie zaśnieżony samochód, podjedzie radiowóz, który też nie jest zaśnieżony, jest żadna. A tu, jak widzicie na zdjęciu, jest idealnie odśnieżony radiowóz, idealnie, tak? I podjeżdża do zaśnieżonego Volkswagena. I co? Zamiast 3000 mandatu co daje? Kwiaty. Nie. Ja wiesz, że jest program Happy News? Ale nie idzie tak daleko. Czekaj, daj mi strzelać. Ciastko. Trzecia szansa. Czwarta szansa. Daję szczotkę do odśnieżania. Klozetową? Pożycza. Okay. Pożycza. Taką dużą mega szczotkę miło do odśnieżania. Mega i miło. Niech pan sobie odśnieży auto. Ale skuta też byłoby niezłe. Niech pan sobie odśnieży auto i jedzie dalej. Dali mu szczotkę, poczekali aż odśnieży, oddał szczotkę, rozjechali się w pokoju. Super. Nie, to mega. Fajna historia? Tak to powinno wyglądać. Dobra jest policja? Tak. Dobra jest policja. Wiemy. A tu widzicie na filmie
że tak właśnie. No to jak tak jesteśmy blisko TikTokowych treści, to na końcu mamy mędrców z TikToka. Mędrcy z TikToka! Mówiłem ci przed programem, który filmik będziemy komentować. Oczywiście. Zaglądamy w kombajn. Kombajn. Był taki news, pokaż Konrad, o rolniku w centrum Lina, który zasadził marihuanę. Przepraszam cię bardzo, nie zasadził, tylko zasiał. I przepraszam cię bardzo, nie marihuanę, tylko konopie włókniste. Jakaż burza w komentarzach, na shortsach, na TikToku, gdzie tylko taka zdawkowa informacja się pokazała. Burza po kolei o tym. Jedna część, super, bo deweloper nie postawi bloków. Druga część, ale bo coś tam nie, to ale najwięcej komentarzy to są komentarze, oczywiście pomijam tych, że to nieprawda i tak dalej. To jest osobna półka ludzi na TikToku. Konopia włóknista to nie marihuana. Siewną włóknistą. Wiadomo, naród ciemny przez nasze władze. Nie marychę, tylko konopie. To bardzo duża różnica. Zasiał konopię, a nie marihuanę. Słuchajcie, czytam nie wybrane komentarze, tylko jeden za drugim. Więc po 5 miesiącach od opublikowania tego TikToka chcieliśmy z tego miejsca przeprosić, ja chciałem przeprosić za użycie tak makabrycznej pomyłki, takiego błędu w tym odcinku. To jest taki błąd, jakbyś powiedział na motocykl motor. No nie, nikt mnie nie zrozumiał. To jest niewyobrażalne. Szczególnie, że mówiłeś w samym odcinku, że to jest... Tak, oczywiście. Ja w odcinku na YouTubie pełnym, ale to nie, jakby to nie pomoże na TikToku, że słuchaj, zajrzyj w pełny odcinek, tam mówimy, że to są konopie włókniste, że one są bez THC. Nie. Dziękuję z kolei naszym chłopakom, którzy ogarniają TikToka, ponieważ no, wycięliście to perfekcyjnie. Właśnie tak to miało być. My TikToki robimy po to, żeby były komentowane i żeby były wokół nich zadymy. Im głupsze, tym bardziej komentowane. Komentarze się pasują do treści TikToka. Ale ja w tych komentarzach jestem obrażany, wyśmiewany, poniżany i... Jest mi z tym zajebiście, dlatego że program Mędrcy z TikToka, ta końcówka naszego programu Happy News ma na celu jedno. Uodpornić was na hejt. Pokazać wam, że hejt to... No dobrze, ale jak się z tym czujesz, że powiedziałeś, że zasadził, a powinieneś powiedzieć, że zasiał? To był mój pierwszy hejter. Co? Bo to ty powiedziałeś wtedy już w programie. Chyba zasiał. To był pierwszy hejter, tak? Czyli... Tak, tak, oczywiście, to pamiętam. No dobrze, ale noszę w sercu. Ja bym chciał zobaczyć coś pozytywnego w tym hejcie. I komentarz nie, o tym... Nie, pozytywne jest to, że mamy na to wyrąbane. Komentarz o tym, że nie zasadził, tylko zasiał, ma 69 polubień. A 69 to jest dobra... Czyli jest was więcej. O liczbę ci chodzi. 69 to jest dobra liczba. Dlaczego? Bo 2 razy 60 to 138, to jest twoja książka. Też. Dlaczego jeszcze? Nie wiem dlaczego. Dlaczego? No, dlatego, że książki z ekspertia.pl kosztują 69 zł. Okej. Okay. No i właśnie o to właśnie chodziło. Ale no. Twój komentarz, widzę, tu był 22 października. Polska rolnictwem stoi. Też to było 18 lajków. Także spoko. Super, nie? No. Także widzicie, przejęzyczenie. Albo nawet tu nie, tu jakby zaraz... Uproszczenie jakieś nawet tam. Nie uproszczenie, bo zaraz później było powiedziane, że sorry, to nie taka marihuana, tylko konopie włókniste, tylko to już było w dalszej części. Taki właśnie wycinek, tak? Wyrwany z kontekstu słowa stały się przyczynkiem do dziesiątek czy setek hejterskich komentarzy na różnych mediach, bo najwięcej jest chyba na shortsach na YouTubie i tu na TikToku również. Pokazują, jak was oceniają ludzie. Widzą kawałek waszego życia, nigdy nie chodzili w waszych butach, więc nie mają prawa mówić, jak macie mieć zasznurowane sznurówki. I taki ma być wydźwięk mędrców TikToka. Hejt to jest coś, do czego trzeba przywyknąć. A dlaczego będziemy o tym mówić i dlaczego ja się będę opierał i mam nadzieję, Kacper również, żeby o tym mówić. Bo skoro hejt jest w stanie doprowadzić do czegoś samobójstwa, do czyjejś śmierci, do problemów psychicznych, to warto o tym mówić i warto się na niego uodparniać, bo zwalczanie go jest trudne. Prawie że niemożliwe. Ale to, jaki macie stosunek do tego hejtu, już jest po waszej stronie i w 100% zależy jest od was. No ja mam smutną wiadomość, bo my sobie śmieszkujemy, ale gość, który skomentował, że nie zasadził, tylko zasiał, nie żyje. Co? No. Ma czarno-białe zdjęcie na TikToku.
To chyba nie żyje. I tą optymistyczną informacją kończymy dzisiejszy program Happy News. Zapraszamy was na kolejny w najbliższą niedzielę. O 20. Za tydzień o 20. Dzięki, cześć. Cześć.